Wczoraj w Poznaniu ostatnia wizyta u doktora Spławskiego, chirurga z Rechtsport, gdzie byłem objęty opieką medyczną dzięki Federacji Fame MMA. Po tej operacji zerwanego bicepsa, zdjęte szwy, właściwie mogę powoli wracać już do aktywności, może nie do pełnej, ale do aktywności fizycznej. Zgodnie z tym planem, który rozpisał mi doktor Spławski, rehabilitacja do końca roku i od stycznia mogę powoli wracać do treningów. Panie redaktorze, to nic nie poszło nie tak. To, w sensie, ja wyszedłem tam z misją jak kamikadze, no, z misją samobójczą, z pełną świadomością, że podejmuje się rzeczy prawie niewykonalnej. No to też tak jak Legiony Polskie, tak? Piłsudskiego. No, na stos rzuciliśmy nasz życia los, na stos. Tak, tańcula zrobił duży postęp od czasu walki z moim synem. To już było widać po Malczyńskim, że Malczyńskiego powalił jednym ciosem, ale tak naprawdę dowiedziałem się tyle, co już wiedziałem przed tą walką. Tańcula nie jest w stanie mi nic zrobić, bo jeżeli ja praktycznie idąc z tymi kontuzjami, które miałem, ale pomijając te kontuzje, więc będąc idąc praktycznie bez obrony, bo nie miałem możliwości trzymania gardy ani oddawania z tym urwanym bicepsem, jeżeli on praktycznie może mnie bić bezkarnie i nie jest w stanie mi nic zrobić, no to co on może mi zrobić, jeżeli ja do niego wyjdę w pełni sprawny? Bierze czy nie bierze, bo to jest jego prywatna sprawa, tylko do sprzedawczyka tańculi, który zapytany niewygodnym w swojej ocenie pytaniem, jakbyś przerzuca winę na innych, czyli no to jest takie typowe działanie 60. No ja owszem, no złapaliście mnie na czymś, ale moi koledzy robili dużo większe i dużo gorsze rzeczy. I to jest klasyczna 60, tylko jeszcze nie spisana, bo po prostu nie miał okazji wpaść na niczym. Jakby wpadł, no to jest klasyczny schemat. To się sypie na zarzuty. Ja wcale się nie dziwię, jeżeli już ktoś do niego dotarł ze służb. Przecież nie bądźmy naiwni, no, redaktorze. Służby oglądają internet, więc on jest idealnym materiałem na uchola. Jest idealny. Zdziwiłbym się, jakby jeszcze nie był. Panie Jacku, ciężkie zarzuty. Lecimy na następny rok, z następnym rokiem, z następnymi dymami, z następnymi emocjami. No i mam nadzieję, że będą nie mniejsze niż w tym roku. Będą większe.